Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę horror o nazwie Timber Lodge INN. Zapraszam do oglądania. Timber Lodge INN, press E to start. E. Okay, loading. Priority of Fire More Police Department. The following footage depicts a little bit. Trochę niewygodnie się czyta, przynajmniej mi. Jak to miganie w tle jest takie. Jezu, ale to jest tłusty ten napis, te I. Insert. Okej, okay, jest jakiś... uliczka jakaś, okej. Okay. Capro Games. Ale to zniknęło tak chamsko, tak puf. Timber Lodge INN. Fajny dźwięk. O, fajnie. Motel, a naprzeciwko jest... supermarket 24/7, całodobowy. Ale super, ty. Howard. Witaj, nieznajomy. Nazywam się Howard. Moja żona i dzieci... On wzdechnął. Howard wzdechnął. To pick up whatever key. Ale jesteś miły, mogę sobie wybrać. Wybrałem piątkę. Niech wam będzie. Wolałbym trójkę lub ósemkę, bo te cyfry akurat bardzo lubię. No wybrałem co? I mogę sobie wybrać, dobra, wezmę sobie jakieś przekąski może. Nie wiem, orężadę mogę... Nie mogę. Okej. Okay. Jesteś bardzo miły. Rzecz wcale, ale okej. Okay. 4, 5, okej. Okay. O, green screen, to takie wycisk sobie, wyobraź sobie cokolwiek, co tam jest. Slip. Nie będę slip. Muszę najpierw exploring my new room. Dobra, jednak nie mogę. No to slip. Co mi ziewasz teraz? No jest to siedzi do imprezy. Coś tam na trąbce jeszcze próbuje. No matko. A, nie, to nie jest dzień. Czemu to jest piątka? The heck? Wait, this... to jest... dzień... co jest? Aha... ja mam dostęp do wszystkich pokoi, bo wszystkie to są numer 5. Co jest? To tutaj? Światło się coś psuje. To jest dosyć niepokojące, że wszystkie pokoje mają numer 5 nagle. Czuję się w niebezpieczeństwie. I to bardzo. Okej, czyli są nade mną. No raczej ich słyszę w lewej słuchawce. No to... okej. Nope. Te pokoje się niczym nie różnią. To jest tu. No... okej. Okay. Halo? Jest tu kto? Co? Coś słyszę. Nie wiem, ale mam eksplorować te pomieszczenia?
Mam uznać, że to jest tylko sen i iść spać? Nie. Teraz będziemy oglądać The Ring. Albo nie, po prostu stałem. Tak też można. Dlaczego nie? Jest wieczór. Ktoś puka. To jest podejrzane. Chodźmy do właściciela. Panie właścicielu, to ten motyl jest opętany i pan właściciela też nie ma, bo też pewnie jest opętany. Motel. O, świetny pentagram. I to jeszcze... A, odwrócony pentagram. Jeszcze lepiej. To już super. Wombo combo. Idziemy. Które to pewnie gdzieś u góry. Pewnie to samo pomieszczenie co wtedy. Zaraz się przekonamy. Tutaj? Tu? Tak, tu. Chyba. Nie wiem, po czym to wnioskuję. Intuicja. Jestem na pentagramie. Okej. Ktoś zrobił dziury w dywanie. Świetnie. Nie no. Fantastycznie. Pentagram. Może lepiej stąd. Chodźmy. Tak. Nie wiem. Może muszę to nagrać. To się kameruje. Halo, sąsiedzi. Macie opętanych sąsiadów. Halo, sąsiedzi. Ktokolwiek. O, to jest to pomieszczenie. Wersja bez meblowca. Wersja bezmeblowa. Bez kibla. To jest uśmiech. To jest uśmiech. Spoko. To jest taka wersja... O, krew. To jest wersja, jeśli ktoś zamawia pokój z noclegiem, ale bez mebli i ono jest za pół ceny. Tylko bez łazienki, bez wszystkiego też. Trzeba chodzić do sąsiadów. Necronomicon? Cóż to jest? Gazety. Hello. Firemore, new pentagram. Crow cult, strike again. Necronomicon. Albo to wygląda jak, nie wiem, ryba w różowej galerecie. Okej, to już jest normalna łazienka. Okej. Nie mogę nie wiem, interakcji z tym zrobić. Aha. Zaczęło zrobić zoom na rybę w różowej galerecie i masz. Dokąd mnie teraz to zaprowadzi? Gdzie ja jestem? Jestem za motelem? Chyba tak. Jestem za motelem. Back motels. Spoko. O, właściciel jest. Świetnie. Powiemy mu, że ten motel jest dziwny. Chodź. Może uda mi się coś tu wyczaić. On ma w ogóle koszulkę jak Freddy Krueger. To już sam za siebie świadczy, że to jest osoba niegodna kompetencji i zaufania. Co to robi samochód? Spalony samochód bez kół. Zadzewiały.
Aha, i za budynkiem jest pentagram kolejny. Bomba. Świetnie. Fantastycznie. Drzwi dalej nie mogę otworzyć. W ogóle ten filtr się blokuje, jak się przytulę ściany. To jest dosyć zabawne. To znaczy, że filtr nie jest przydzielony do wzroku postaci, tylko jest to jakiś gif przed moją twarzą cały czas. Howard. Howdy, wszystko w porządku. Znalazłem książkę. Jak znalazłem książkę? Okej. Okay. Myślałem takie... Nie. Jak my kracie. Późne lata 50. powiadasz, okej. Okay. Demon-like creature. Nie ufam ci. Panie, który jednak nie ma koszuli jak Freddy Krueger, tylko jest w kratkę niczym drwal. I nie ma pentagrama. Jak słodko. Mogę tu wbić? Nie? Co ja mogę teraz uczynić? Timber Lodge. Timber Lodge. Więc on najchętniej odjechał. Tylko nie wiem, który to jest mój samochód. Zamknięte. Super. Zgubiłem klucz do własnego pokoju. Halo. Super. Dobra. Gdzie ja mam swój klucz? Czy ktoś wie? Mogę coś tu zrobić? Nie, muszę pokazać z właścicielem. Super, jestem... Pentagramy, schody, super, jakiś... Pocket Dimension jeszcze... Świetnie. Jestem w Pocket Dimension. Nie, że z tym rytmem powinny tak schodki znikać. Okej, okay, już końcówkę schodu widzę. Albo i nie, albo i tak. Tak. Okej. Okay. Hello, panie demon. Jest pan demonem? Dzień... Ej, to wszędzie są drzwi. Szóstki. No tak, szóstki. A jak ten klucz do numeru 5? O, a się przeraził. Uciekł, jak usłyszał, o kurwa. Numer 5. Are you crazy? Ten filtr jest okropny, on jest... To jest fajny, tylko że jak przytuli się ściany, to psuje wszystko. Pentagram. Spadłem. Albo kamera spada tylko. Z backroomsów. Z Pocket Dimension wyszła tylko kamera. Co to za posągi? To są demony? Co to jest? Play. Deck 1. Channel 20.02. Koniec! Koniec! To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia. Pa, cześć, pa. Na razie.